Jeżeli szukasz gier w bardzo atrakcyjnych cenach, zapraszam Cię na stronę eneba.com. Rejestrując się z mojego linku i używając kodu CROXY za pierwsze wydane 10 euro na stronie, dostaniecie premię w wysokości 1 euro. Dodatkowo w każdy weekend organizowane są ogromne wyprzedaże. Zapraszam i polecam. Siemaneczko, ziomeczki, witam Was wszystkich bardzo serdecznie. No i co? Ten tytuł to nie clickbait. Sprzedałem cały skład, sprzedałem każdego zawodnika z klubu, tego droższego, którego mogłem sprzedać. Tak się prezentuje aktualnie moja jedenastka, są to same karty niewymienne. No więc, ale fajną jedenastkę udało mi się złożyć z tych kart niewymiennych. No i co? Mamy 30 paczek, które wykonałem poprzez zrobienie jakichś tam SBC ligowych albo właśnie również SBC, które zaraz zobaczycie jakie były. No i co mamy tutaj jeszcze na początku? Głosowanie piłkarza Footies. I tutaj mam do wyboru Perisicia, Taliskę i Paulsena, więc ja tutaj wziąłbym Perisicia. No i co, głosujemy oczywiście na tego pana. No i co, mamy nagrody za Foot Champions przy okazji i również za Division Rivals. Division Rivals nie grałem za dużo, tylko to co z Foot Champions było. No bo wiecie, gra już oficjalnie chyba umarła, więc nie ma co sobie głowy zaprzątać. No i co, sorry, że nie było filmu z poprzednich nagród z Foot Champions, aczkolwiek plik mi się skraszował, tam i tak nic ciekawego nie poleciało, więc jakoś tam stratni nie będziemy. No i co, Gold 3 za Foot Champions, którego wbiłem w ostatnich trzech meczach, które grałem. Tak o sobie zagrałem, spontanicznie powiedziałem, że no, może coś się uda. No i co, mamy jeden z trzech wyborów piłkarza mistrzostw Foot razy 2. I co, pierwszy pik? Jest zjech! 9-6 to już i tak jest lepszy pik niż wtedy był. A właśnie, wtedy to nawet nie było z tych topowych takich, nikt był max 80 chyba, 8 overall bodajże. No i co, bierzemy tego zjecha oczywiście, 9-6 overall to jak najbardziej jest dobre, no ale my celujemy tutaj w Cristiano Ronaldo. No i co, druga karta, Jezus Maria, Jesus Navas i Magnon i Collins. Dobra, więc co, weźmiemy chyba tego Jesusa Navasa, bo jednak ci wahadłowi bardziej się przydadzą w jakiś tam SBC, ale mamy zjecha, nie jest źle, potestuję go sobie, ale no niemniej jednak te dwie gwiazdki słabszej nogi no troszkę kują w oczy. No i co, jak na razie mamy paczki za Foot Champions i tamte SBC, które porobiłem, mamy 33 paczki, więc sprzedałem cały skład, żeby otworzyć paczki i mam nadzieję, że coś dobrego poleci. Mamy tutaj różne paczki, mamy paczki dwóch piłkarzy UEFA Champions League, jeszcze jedna była z bodajże Informem, więc no paczek jest dość dużo, zobaczcie sobie sami, dużo czasu spędziłem, żeby zrobić to SBC. No i co, lecimy z pierwszą paczką, ja tutaj liczę oczywiście na jakiś grom walkoutów, bo jednak no FIFA 19 się kończy, FIFA 20 zaraz się zacznie, no a ja bym chciał jednak jeszcze trafić jakąś dobrą kartę, może ikonę, nie wiem, zobaczymy jak nam tutaj szczęście dopisze. No i co, lecimy tutaj z kolejnymi paczkami, pierwsza paczka za nami, nie ma walkoutu jak na razie. W drugiej paczce wygląda na to, że to się jeszcze tak prędko nie zmieni, ale mamy Zomera 8-4, więc zobaczymy jak będą wyglądać te paczki. I w zależności jak będą wyglądać te paczki, weźmiemy sobie wymienne nagrody za Division Rivals albo niewymienne, oczywiście mówię tutaj o paczkach. Kolejna paczka nie ma walkoutu, więc jak na razie mega to słabo, 8-4 overall jak na razie najlepszy. No i co, lecimy tutaj z kolejną paczką oczywiście. Tutaj również nie ma walkoutu o dziwo, więc jak na razie robienie tych SBC ligowych się nie opłaciło, albo to może są za Foot Champions, nie mam pojęcia. Wiecie co, i spróbujemy sobie teraz z tymi paczkami co dalej, co mam tutaj mega paczki jakieś, naprawdę od groma tych paczek mamy, więc polecimy sobie z paczkami z dwoma piłkarzami UEFA Champions League, w tym jeden oczywiście rzadki, tutaj nie ma walkoutu. Te karty znowu poleciały do góry, więc trochę sobie te SBC porobiłem. Argentyna, jest to lewy skrzydłowy i jest to Perotti, no właśnie, 8-2 overall, więc może zrobimy sobie rozbudowę mistrzostw Foot Premium w zależności od tego jakie karty polecą. No bo wiecie jak te karty lecą zawsze w górę, jak to SBC wychodzi, że po rynku po kilka tysięcy chodzą potem. I wiecie co, mamy tutaj jeszcze piłkarz Totw, więc tutaj 84+, więc tym polecimy później. No i co, mam nadzieję, że trochę tych kart jakieś poleci, które będą mogły również być na przepałkę. I chyba to wezmę wtedy za Division Rivals paczki niewymienne, żeby tutaj sobie nie zaprzątać tym głowym i zrobimy więcej SBC właśnie
o te karty UEFA Champions League, żeby było jakieś 11 tych kart, takich w miarę no z wysokimi overallami. Wiecie co, teraz lecimy już tak od początku, myślę, będziemy sobie tak przeplatać. Jest walkout pierwszy i uwaga, może jakieś podświetlenie, jest karta za... jest to karta krzyku, jest lewy pomocnik, jest to Kone? Nie, Kalu, 80 overall, no jakby te karty cokolwiek warte były niż jakieś 10 tysięcy za Quixel, no to bym się nie obraził, no ale mamy pierwszy walkout. Lecimy oczywiście tutaj, dalej zgubiłem wątek, nie wiem co miałem powiedzieć, ale chyba gadałem coś o właśnie tych rozbudowach UEFA Champions League, więc potrzebowałbym 11 właśnie takich kart z wysokimi overallami, żeby to SBC zrobić, no bo te karty teraz od groma kosztują, w szczególności te rzadkie, które no mało co jest na rynku, a jak są na rynku, no to są naprawdę bardzo drogie. A my tutaj na razie nic specjalnego, bo nie trafiliśmy karty więcej wartej niż jakieś 10-15 tysięcy. Więc ja tutaj liczę oczywiście na jakieś inne karty z większymi overallami. Oczywiście mam tę kartę za krajowy zawodnik meczu, to też jakieś 10 tysięcy, William też kilka tysięcy może być wart. Jest teraz jakieś tam SBC wspominkowe, oczywiście te z początków FIFA chyba bodajże. No wiecie o co chodzi z tymi SBC wspominkowymi, z właśnie Footies, więc pewnie te karty stoją jeszcze tam w cenie. Tutaj mamy Luisa Gustavo, jak na razie jeden walkout i nie wygląda to za ciekawie. Lecimy z kolejną paczką, 21 paczek do końca, nie mam kolejny raz walkoutów. Wiecie co, jak sobie zrobiłem te SBC ligowe, to tam średnia wartość to myślę, że będzie z jakieś 30, może 25 tysięcy tych paczek. No bo jednak dużo tych paczek za 45 tysięcy było, aczkolwiek było również dużo za tych tysięcy. O, jest, mamy kartę tutaj Once to Watch, jest to... Kto to jest? Smołow bodajże? Nie, chyba nie. A Smołow, dobra, więc tutaj kolejne kilka tysięcy napadło, aczkolwiek to nie jest dalej to, czego szukamy, bo my celujemy w te właśnie karty, jak oczywiście najlepsze. I widz co, spróbujemy sobie teraz z tym piłkarzem UEFA Champions League. Było tam jeszcze jakieś SBC z... nie ma tutaj walkoutu po raz kolejny, aj! Było jakieś SBC z... wspominkowe z Champions League. To też zrobiłem, tam nic specjalnego również nie powiedziałem. Tymczasem mamy Alana 8.5, to jest bardzo dobry drop. Więc do tego SBC Premium jak najbardziej nam się przyda Alan. I musimy patrzeć tutaj, żeby były jeszcze w miarę te ligi i narodowości poukładane, żeby coś z tego, sensownego z tego skleić. Jak na razie na to się nie zanosi, żebyśmy coś z tych kart UEFA Champions League złożyli. Zwłaszcza, że już się skończyły, dlatego wszystkie karty teraz wysyłam do klubu, żeby potem z tego coś ulepić i zobaczymy, jak będzie to wyglądać później. Na razie tylko jeden walkout na jak na razie prawie już myślę, że połowę paczek to chyba będzie, bo trochę tych kart jednak już otworzyliśmy, a walkoutu dalej nie widać. Oprócz oczywiście tego walkoutu, co był tam kilka paczek, jak nie kilkanaście paczek temu. Bo jak na razie to myślę, że połowa paczek za nami, a tylko jeden walkout widzieliśmy. No ale na koniec FIFA no mogliby nam coś dać, żeby wiecie, zachęcić jakoś do kupna FIFA 20. No ale jak na razie do tego kupna FIFA 20 jakoś przekonany nie jestem, bo tylko jeden okat poleciał jak na razie na bodajże 15 albo i nawet 16 paczek, nie pamiętam ile było początkowo, wydaje mi się, że 32, ale nie możemy zapominać, że będziemy mieli jeszcze paczki wymienne albo niewymienne za Division Rivals i chyba bardziej jestem ku tym niewymiennym. Mamy walkout kolejny i tutaj mamy kartę obiecujących transferów, jest to Belgia, jest to Misi Batshuayi 86 overall, więc ta karta też jakoś tam specjalnie dużo warta nie jest. No my celujemy jednak, no wiecie, no w coś wyższego niż Misi Batshuayi, który był dobry, znaczy no nie wiem czy on w ogóle był dobry. No ale no kilka miesięcy temu była to karta jakoś w miarę tam grywalna. No co mam powiedzieć, jak na razie ten opening jakoś za bardzo nieudany. 13 paczek do końca. Lecimy z mega paczką. Nie ma walkoutu. Jak na razie tylko dwa walkouty. To jest naprawdę coś niesamowitego. Nie grałem w FIFA kilka dni. Przynajmniej gram tak mniej, że tak powiem. No bo wiecie, no gra umarła, są wakacje, trzeba się tymi wakacjami cieszyć, póki one są. Mam tutaj tymczasem kartę Once to Watch, niestety tutaj flarę pominąłem.
Ale jest to Mynir i Robin, o, więc 8-5 overall jak najbardziej te przygarniemy. No, tak jak mówię, są wakacje, trzeba się wakacjami cieszyć. A nie grać w grę, która umiera. Znaczy, no już praktycznie umarła, zostały jej jeszcze z 2 miesiące takiego, no wiecie, ostatnich chwil, że tak powiem. Więc... O, mamy tutaj paczkę. Więc jak najbardziej tymi wakacjami trzeba się cieszyć, a nie grać w grę, która już umarła praktycznie. 11 paczek do końca, 2 walkouty na 1, na 30 prawie 2 chyba paczki. Więc naprawdę to jest coś niesamowitego, no ale wiecie, wszystkie paczki są wymienne, więc zobaczymy jakby to było, jakbyśmy wzięli paczki niewymienne, bo chyba te właśnie wezmę, ale teraz chyba przechodzimy do tych lepszych, mi się wydaje, paczek. Ale jak na razie tego walkoutu ni widu, ni słychu. Jak na razie ten Kalu i Misi Batshuaya, te koszmarne są te paczki. Musiałem sprzedać Ronaldinho, to była karta, która najwięcej kosztowała z mojego zespołu, bo jakieś 800 tysięcy myślę. A tymczasem mamy Babela w pasce i mamy Alana, więc na listę transferowałem jak najbardziej. No Ronaldinho to była karta, którą chciałem zagrać zawsze, koniec FIFA jest, więc sobie go do składu jakoś upchnąłem. No ale po sprzedaży tego zaczynam troszkę żałować, bo jednak te paczki są tragiczne, a z tymi końcami w sumie tak nie mogłem nic zrobić, więc postanowiłem, że sobie zrobię te SBC i paczki otworzę, żeby jakiś ten fan z gry mieć. I to jest hit, 2 walkouty tylko na 32 paczki, które zaraz kończymy. To jest naprawdę coś niesamowitego, mam Trippiera i Hendersona w paczce, 6 paczek do końca, 2 tylko walkouty były. Coś niesamowitego i czy będzie chociaż jeden walkout, będzie na pewno. Mam tę kartę pomarańczową za zawodnika meczu Meksyk, napastnik Wolves, i jest to oczywiście nie kto inny jak Jimenez, więc no te karty nawet w cenie nie są, spójrzmy, no 15 tysięcy ta karta jest warta. Quicksell, ale oczywiście weźmiemy to wszystko do klubu, potem na spokojnie to przejrzymy. Zrobimy jeszcze SBC, żeby zrobić to UEFA Champions League Premium. Jest walkout trzeci! I co, może teraz boom? Jednak nie, bo jest to, chociaż jest to inform, jest to Niemcy, napastnik. To może być coś ciekawego? Werner! Timo Werner! 88 overall, chociaż nie wiem, czy te... No, czy te karty są coś warte jeszcze na przełomie lipca? Aczkolwiek mamy Wernera i mamy kartę Modm. No 50 tysięcy, no co powiem, co mam tu powiedzieć. Ale Werner wpadł, więc jak na razie no najlepszy walkout, ale i tak nic nie warty. 3 walkouty na 30 parę paczek. Jest kolejny walkout, 2 walkouty pod rząd! Jest pomarańczowa karta i co, może teraz zaczynać ta pastrza, ale jest to niestety tylko i wyłącznie karta. Straszny krzyk, jest to Dini, który na pewno nic nie będzie kosztować więcej niż Quicksell, również tutaj Lozano w paczce, no tak jak mówiłem, 13 tysięcy za kartę Anglika możemy tutaj dostać. No i co, 3 paczki do końca, w tym piłkarz Team of the Week 84+. No i co, lecimy, nic innego, tylko liczyć na jakieś, na jakiś... O, na kolejny walkout, trzeci walkout pod rząd! I niestety tylko mamy tutaj zwykłą flarę, ale może to być boom, jednak tego boom nie będzie, bo jest to tylko Gianluigi Buffon, który już tutaj po sezonie spędzonym w Paryżu wraca do Paris Saint-Germain. Oczywiście, że wraca do Juventusu. No i co, ostatnia paczka z tych takich paczek przed tym Team of the Week. Nie ma walkoutu, aczkolwiek teraz ten walkout będzie na pewno, bo mamy kartę Team of the Week ocenioną na 84+, więc liczę tutaj na boom. Dostaliśmy już Timo Wernera 88, więc tutaj oczywiście liczę na coś dobrego. Mamy oczywiście walkout, no i co, może Mbappe, jest to Hiszpania, bramkarz! Nie, ty trolu, myślałem, że to David De Gea oceniony na 93 overall, a to tylko Guaita oceniony na 84 overall, nie 93, tylko 84, więc trafiamy najsłabszy walkout, jaki mógł być, bo oczywiście oceniony na 84. No i co, ja jeszcze pomyślę sobie tutaj, jakie te nagrody wziąć za Division Rivals. Dobra, więc po krótkich przemyśleniach postanowiłem, że wezmę te paczki niewymienne, jednak mamy 6 paczek dodatkowo. Ranga jednak utrzymało się na randze drugiej, więc nie widziałem tutaj sensu wbijania tej rangi pierwszej, gdy gra już umiera praktycznie i nie chce mi się grać w to.
No i co, lecimy 6 paczek jeszcze na trafienie czegoś dobrego, może tutaj jakieś lookouty fajne polecam. No bo jednak Werner oceniony 88, za którego dostaniemy tylko 50 tysięcy. No to jednak nie jest to, czego szukaliśmy, bo jednak szczerze wam powiem, że na tą ikonę liczyłem, bo jednak 32 paczki plus te niewymienne za Division Rivals, no to jest jednak dość sporo, a jak na razie idzie nam po prostu tragicznie. No gdyby ten Werner miał 4 gwiazdki sztuczek, no to może byłby jakoś bardziej grywalny i byłby bardziej w cenie. Aczkolwiek 50 tysięcy, czy to jest dużo? Oczywiście, że nie, bo mamy lipiec i ta gra już zdechła. No i co, Vardy też w paczce. Mamy Luisa Gustavo, mam nadzieję, że ta karta będzie, tak jest, jest to karta. W klubie, którą miałem, była wymienna, no i co, 3 paczki. Do końca, może jakiś walkout tu jeszcze by poleciał, oczywiście bym się nie obraził, ale na ten walkout się nie zanosi. Tutaj jakieś overale tragiczne, no nie oszukujmy się, nie będę jakoś januszył, żeby to zamieniać na karty wymienne, żeby więcej trochę zyskać, nie ma walkoutu po raz kolejny, więc jak na razie tragiczny opening i tragicznym chyba się zakończy. No tutaj mamy tragiczne karty, również niewymienne. No i co, ostatnia mega paczka. Ostatnia szansa na trafienie jakiegoś walkoutu. Dobrego, aczkolwiek tego walkoutu nie dostajemy. I kończymy z najlepszą kartą Timo Wernera Informa, ocenionego na 88 overall, który jest totalnie nic nie warty, bo mamy lipiec. A karta również Niemca nie jest jakoś niesamowita ze względu na właśnie gwiazdki sztuczek. No i co, 30, prawie 40 paczek poszło. To jest po prostu coś niesamowitego. Tutaj nie będę nawet tych paczek brał. A co sobie z tymi końcami, tak? Niech nie zrobię chyba nic ciekawego, więc weźmiemy sobie, spróbujemy. Może teraz walkout poleci. Aczkolwiek. Dobra, mamy kartę za Ligę Europy. Jest to bramkarz, jest to trap oceniony na 83 overall. To jest coś tragicznego. Ja się tak jarałem na otwieranie 30 ponad paczek, wyszło, że było ich około 40. Tak się na to jarałem, no i co? Dobra, ostatnia paczka i weźcie mi to, zabierzcie. Ja serio liczyłem na początku, że trafię jakąś ikonę na koniec gry, a ja trafiam Wernera, najlepszą kartę, której jest wart 50 tysięcy! To jest coś niesamowitego, biorąc pod uwagę, że mamy lipiec. No to serio, mogli mi dać coś lepszego, co im to by szkodziło, ale zresztą nie, to jest naprawdę niesamowite, jak ta gra jest po prostu, no nie powiem już jaka, bo no to jest hit. Więc ja tutaj zobaczę, co uda się poskładać właśnie z tego SBC za właśnie rozbudowę UEFA Champions League. Mam tutaj właśnie tą rozbudowę, no i co, ja tutaj sobie tą rozbudowę zrobię, kilkanaście zrobimy, myślę, że tych SBC, bo tutaj mamy kart niewymiennych i wymiennych, to jest coś niesamowitego. No i co, zaraz się tutaj z wami widzę. Dobra, więc wysyłamy tutaj kolejne SBC o właśnie wzmocnienie UEFA Champions League. Aktualnie mamy do otworzenia 20 paczek, tyle SBC udało mi się zrobić, jeszcze tych kart trochę sporo jest. I wiecie co, na początek polecimy sobie z piłkarzem TOT w 81 plus, może coś dobrego poleci. A 81, aha, spoko, nie ma nawet walkoutu, więc ocena będzie 81 pewnie. No ale no tak już jest, moje szczęście. Francja, cofnięty, prawy skrzydłowy. Nie jest to lala, jest to Debussy 82 overall. A to nie powinien być walkout czasem, jak ma 82 overall. No dobra, no, trochę dziwnie. Ale mamy do otworzenia jeszcze 19 paczek z piłkarzem UEFA Champions League. Może jak tam nie było walkoutów w tamtych paczkach, to może w tych się poszczęści. I wiecie co, chyba będę sobie to wszystko pomijał, mi się wydaje, jak nie będzie walkoutu, to będę sobie to wszystko pomijał. Tutaj mamy Claudio Bravo i Markala, więc 19 będziemy mieli kart rzadkich UEFA Champions League. Więc jeżeli się poszczęści, to uda się zgranie wyciągnąć i zrobimy... O, come on! I zrobimy właśnie rozbudowę UEFA Champions League.
premium, więc wystarczy tylko liczyć na to, że coś fajnego poleci również, bo nie chciałbym wszystkich tych kart przepadać. Mamy Lukasa 8.3, więc nie pamiętam, ile tam oceny ogólnej powinno być. Wydaje mi się, że 81 albo 83. Od 81 do 83 zapewne. No aczkolwiek no, nie sprawdzę, teraz tutaj mamy Porcha Valero i Beaten Code, więc 82 i 80 jak najbardziej tutaj spoko, 14 paczek do końca liczę, chociaż na jeden walkout z tych paczek UEFA Champions League byłoby spoko, w sumie i tak to są karty niewymienne, tymczasem tutaj Smołow robi za tą rzadką kartę. No i co, 13 paczek do końca, może jeden walkout, chociaż naprawdę jak poleci jeden walkout, to będę już zadowolony, bo po tym co poleciało z tamtych paczek wymiennych i niewymiennych, to ja naprawdę nie mam pytań, nie wiem ile trzeba nie grać w tą grę, żeby dali coś dobrego. O, Origi, pogromca Barcelony. No, także naprawdę nie mam pojęcia ile trzeba w tą grę nie grać, żeby coś dobrego trafić. On duplika swoją drogę. No w sumie trafiliśmy Dembele, więc jak najbardziej spoko. Czy to jest karta? Nie, to jest niestety karta niewymienna, więc leci na Quicksell, 11 paczek do końca. A walkoutu ani widu, ani słychu. Chociaż na jednego bym liczył, bo by jest panie Lozano 83. Halo, halo, Lozano. I co, kolejna paczka? Może tu jednak nie. Czy będzie chociaż jedna szczęśliwa paczka? Czy będę się cieszył jeszcze z tego openingu? 8. O, 283, jak najbardziej spoko. Artur będzie, a nie, tam są potrzebne chyba same rzadkie. Nie, same rzadkie tam są potrzebne, czy... Dobra, zaraz się okaże. Tutaj niestety dalej bez walkoutu. Nie wygląda to za ciekawie. Oxlade Chamberlain i Denisov. 8 paczek do końca, naprawdę. To jest największy opening na tym kanale z FIFA, a jest najtragiczniejszy, naprawdę. Trzeba zrobić kiedyś taki... Wiecie co? Chyba zrobię tak, że po prostu kupię drugie konto i na tym drugim po prostu będę sobie jakoś spontanicznie wchodził co kilka tygodni. Wtedy może coś dobrego będzie lecieć, bo... Naprawdę, jak patrzę, no... O, jest walkout! Dobra, mamy pierwszy walkout. I uwaga, co to będzie? UEFA Champions League Francja! Jest to lewy pomocnik! Jest to... Ribery 8-6 overall. W pierwszej chwili pomyślałem, że to jest common. Ale przecież, takie pomyślałem, kurde, przecież... Common? Kamana? Boże, nie wiem, poprawcie mnie, jak źle mówię. Przecież już go trafiliśmy, przecież, no to jak nie może być walkout? Zapomniałem tutaj o Riberim, który również jest bajerny. No i wracając do wątku, to właśnie jak patrzę po grupach... O, Laporte 8-5! Huhu! Jak tak patrzę po grupach, to faktycznie dość dużo osób trafia dobre karty, kiedy właśnie dość długo w FIFA nie grają, więc jakbym takie drugie konto zrobił, to nie wiem, możecie dać znać, czy wy na moim miejscu byście zrobili nowe konto, w sensie kupili, czy... Nie, a właśnie, bo na PC trzeba kupić nową FIFA, jeżeli chce drugie konto mieć. To nie jest to, co na Xboxie, nie? I na konsolach. Dobra, 8.2, tym razem lepsza karta. Known Rare od tej Rare. Może jeszcze jeden walkout, ale dobra, jeden walkout poleciał. Nie mam co narzekać, powiedziałem, że jeżeli będzie jeden walkout, to będzie dobrze. No i co, mamy Awara, tutaj ktoś jeszcze. Dwie paczki do końca. Nie ma walkoutu, niestety. No i teraz przechodzimy do ostatniej paczki, tutaj Odriozola 8-1 overall. No i cała ostatnia paczka, paczka dwóch piłkarzy UEFA Champions League. Zaraz zobaczymy, co uda nam się z tego skonstruować, bo trochę tych kart zapewne mamy duplikat tutaj, ale chyba nam się nam nie przyda. Na pewno to jest karta niewymienna, więc leci tutaj na Quicksell. I wiecie co, odbierzemy sobie od razu jeszcze tutaj również, zrobimy sobie SBC o Garetha Bale'a. To właśnie było to wspominkowe SBC, tak tu jest, tak prezentuje się karta Garetha Bale'a. Pomyślałem sobie, że na drugą połowę ta karta będzie fajna, bo w drugiej połowie często zdejmuje Royce'a i wprowadzą właśnie Lozano chociażby. I brakuje mi potem pod koniec meczu, jak mam rzut wolny, to właśnie brakuje mi takiej osoby, która po prostu to ładnie potrafi wykończyć. No i co, tutaj sobie wysyłamy pierwsze SBC, przepalamy tutaj Jamie Vardy SBC za piłkarz miesiąca Premier League, którego zrobienie było błędem, bo nie odpowiedziałem na sztuczki, że ma tylko 3. Również przepalony Benzema zrobiony za kilkanaście tysięcy.
No i co, tak się prezentuje ten pierwszy skład, wysyłamy sobie. No, Benzema, Vardy, Papa, nie będę tęsknił, bo i tak wami nie gram, że tak powiem. I wiecie co, teraz sobie otworzę chyba paczki. I tutaj również Misi Batshuayi się żegna z nami, jak i Jesus Navas, którego dzisiaj trafiliśmy właśnie za Food Champions. I w ostatnim SBC będzie przypalony któryś z tych panów, nie zdradzę wam, ale możecie się domyśleć. No i co, tutaj drugie SBC poszło i od razu sobie to otworzymy. Mamy również tutaj dwie paczki, więc mamy szansę na teraz. Jest walkout! Ej, halo! Jest to, co to za karta? Droga do finału, ty! Argentyna! Tak mnie fiko! Myślałem, że to Messi, ale zapomniałem, że Messi nie ma tej karty. Ej, to jest karta wymienna, to jest najlepsze. Ile Tagliafico kosztuje w tym momencie? Halo, Tagliafico? 20 tysięcy. Dobra, przynajmniej nie jest warty Quixel. Co resztę tych kartek sobie wyślemy, może jeszcze uda nam się coś zmajstrować. No i co, ostatnia paczka. Jakby tu był Woka, to byłoby coś kosmicznego. Jeszcze zaraz wyślemy kolejne SBC, tylko muszę tam dokupić kilka kart, bo czekałem, aż ten mi się sprzedadzą. No, więc tak się prezentują te karty tutaj. No i co, ostatni etap SBC o Garetha Bale'a, ocenionego na 92 w wersji oczywiście jako piłkarz nominowany do drużyny Team of the Year. No i co, przepalamy Fernando Torresa, którym nie umiem totalnie grać. Zagrałem nim 6 meczy, ale grało mi się tak totalnie. No już nie powiem innego słowa, ale grało mi się nim koszmarnie. Więc gracze z trzema gwiazdkami sztuczek nie dla mnie są. No i co, przepalamy sobie oczywiście ten składzik. Żegnaj Fernando Torres, ale na twoje miejsce pojawia się właśnie wersji team nominowany oczywiście do Team of the Year Gareth Bale, oceniony na 92. No i spójrzmy, jak ta karta pięknie wygląda w ogóle. Walia, prawe skrzydło oczywiście Real Madrid. Jest to Gareth Bale, więc statystyki, ta karta ma kosmiczne, więc mam nadzieję, że ten właśnie Bale nominowany do TOTY będzie dawał dużo świeżości w drugiej połowie. No i nareszcie będę miał kogoś właśnie do tych rzutów wolnych, bo Bale ma naprawdę kosmiczne, ale to kosmiczne rzuty wolne z tej jego lewej nogi, więc naprawdę myślę, że będzie warto mieć go na ławce rezerwowych, a może i nawet w pierwszym składzie. Oczywiście zapomniałem o tym, że jeszcze dostaliśmy za to SBC paczkę, więc właśnie sobie ją otworzymy oczywiście, bo no jak żeby inaczej, i nie ma walkoutu niestety, no ale cóż. Gareth Bale i tak myślę, że był wart, zwłaszcza, że zrobiłem go chyba całkowicie za darmo, mi się wydaje. Dobra, więc lecimy z tym SBC o rozbudowę UEFA Champions League Premium. Wysyłamy pierwszy skład, dostajemy tutaj jeszcze paczkę zamiast ukończenia tego SBC z dwoma rzadkimi piłkarzami i wysyłamy kolejny mecz. Właściwie nie mecz, tylko SBC pod tytułem rewanż. No i co, SBC ukończone jest to powtarzalne SBC i zobaczymy, co z tego poleci. No, biorąc pod uwagę moje szczęście w tych openingach dzisiaj, to chyba nie jestem dobrego że tak powiem przeczucia, ale otworzymy sobie na chwilę te paczki z dwoma rzadkimi piłkarzami. A no już coś będzie. O, jest walkout, patrzcie! Ha! Ej, co to za karta? Obiecujące transfery. Japonia, nie, Kagawa, nie, 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 nie! 85 Shinji Kagawa. O Jezus Maria. Najgorzej, no już. No ten walkout jednak taki niezamocny trochę, ale jakby. Nie no, z tamtego na pewno będzie walkout, tylko zależny jest, jaki to będzie walkout. Tutaj oczywiście walkoutu nie ma, no to byłoby coś niesamowitego. Ale mamy tutaj Benatia, tylko Savic 83 overall. Czy to są karty wymienne, jeszcze mi powiedzcie. Są to karty niewymienne niestety, również Vitolo. No i co, piłkarz UEFA Champions League Premium. Tyle niesamowitych kart do trafienia, lecimy! Mamy tutaj oczywiście walkout, ale jaka to będzie karta, jaka to będzie flaga. Jest to karta droga do finału. Jest to! Kto to jest? James Rodriguez 90 overall. Ej, wiecie co? To chyba nie jest zła karta, biorąc pod uwagę, że tam były o wiele gorsze karty, ale 90 overall na przepałkę
Myślę, że jak najbardziej tutaj mogę być z tego zadowolony. Myślałem w ogóle na początku, że to Davinson Sanchez, ale ten James Rodriguez jako karta do przypalenia też jakoś źle nie wygląda. No i co, może uda nam się jeszcze porobić SBC jakieś i może uda nam się kolejne zrobić z UEFA Champions League Prime, tylko muszę dokończyć tam kilka rozbudów, dobra, nieważne, muszę ukończyć kilka SBC, żeby było więcej tych kart UEFA Champions League, bo tam 81 ocena ogólna musi być, a karty mi się praktycznie skończyły. Dobra, więc wysyłamy tutaj pierwsze SBC, pierwszy mecz, przepalamy takie karty. No i co, od razu sobie otworzymy paczkę z dwoma rzadkimi złotymi piłkarzami, może coś dobrego poleci, tak jak wtedy. No ale nie będzie to nic dobrego, bo jest to zwykła karta. I jest to, kto to jest? Jest to Fraser i Rugani, to są to karty niewymienne, więc Rugani też jest kartą niewymienną, więc obie niestety muszą lecieć na Quicksell. I przechodzimy teraz do drugiego SBC. Dobra, no i co? Ostatnie wyzwanie tutaj o właśnie kartę UEFA Champions League Premium. No i co, wysyłamy taki składzik, przepalamy tutaj tego Laporte, którego trafiliśmy przed chwilą dosłownie w tym openingu. No i co, otworzymy sobie najpierw paczkę z dwoma rzadkimi piłkarzami i przejdziemy do tej wisienki na torcie, czyli piłkarze UEFA Champions League Premium, gdzie walkout jest oczywiście gwarantowany. Tutaj tego walkoutu oczywiście nie ma, jak możemy się domyśleć, jest to tylko Toprak i Meyer. No ale co, lecimy z piłkarzem UEFA Champions League Premium. Jest tutaj oczywiście walkout, ale ja liczę na tutaj brazylijską flagę, oczywiście z Paris Saint-Germain. Niestety nie będzie to, o Jezus Maria, jest to Blind 8-6. Wiecie co, biorąc pod uwagę, że ten James Rodriguez poleciał, to ten James Rodriguez to jest zdecydowanie fantastyczny drop, biorąc pod lupę to, że poleciał nam teraz Blind. Lecimy do tej paczki, nie mam pojęcia za ile. Paczka Ultimate, dobra, lecimy. I uwaga, ja liczę oczywiście na jakiś walkout i... Ej, różowa flara. One to watch. Piątek, po. Mamy Krzysia Piątka w paczce. No, ale kurde, no niesmak pozostał, bo jednak paczka Ultimate. Dobra, słuchajcie, i lecimy z dowolnym one to watchem z właśnie transferów z tej FIFA. Jest to one to watch wymienny, obiecujący transfer. Przepalam taki składzik, zrobiłem całkowicie za darmo, zrobiłem to w 2 minuty. No i co, myślę, że możemy już przepalić ten składzik o wymiennego one to watcha, których było naprawdę ogrom. No i były to one to watcha kosmiczne, tak jak Cristiano Ronaldo, João Cancelo, czy również inne. Oczekuję oczywiście walkoutu i lecimy, obiecujące transfery. I dobra, okazało się, że te wyzwania są powtarzalne właśnie, więc tym razem sobie zrobimy z niewymiennym, może tu poleci lepszy i najwyżej przepalimy sobie w tym następnym. Przepalamy taki składzik, przepalam tego Versalico, co przed chwilą trafiliśmy. No i co, lecimy z paczką, z tym razem niewymiennym Last Watchem. Oczekuję oczywiście walkoutu, ale no będzie tutaj wyjątkowo ciężko. Dobra, teraz jeszcze zrobimy sobie to SBC, dzień głosowania Footies. I wiecie co, może po prostu zrobimy osobny odcinek z właśnie otwieraniem tych One to Watchów. Myślę, że będzie to dość ciekawe, bo niedługo są nagrody za właśnie Foot Champions i Division Rivals. To wezmę sobie paczki niewymienne i porobimy sobie trochę SBC. I po prostu osobny odcinek z tego nagramy. Teraz otwieramy tą paczkę. Nie ma walkoutu, ej, to jest hit! To jest hit, moje nieszczęście w paczkach powraca.
A teraz mamy Paulinho 8-5. No przynajmniej tyle. Przynajmniej tyle, okej? Dobra, wiecie co? Lecimy już z ostatnią, ale okej, ostatnią kartą. Obiecujące transfery, tym razem wymienną. Przypalamy Iniestę i Paulinho i na tym razem mam nadzieję, że po takiej paście bez walkoutów poleci ten walkout jeszcze wymienny. Let's go. Jak tu nie będzie walkoutu, to serio. Jest walkout, dobra, mamy walkout obiecujących transferów. I proszę, fraga Portugalii. Brazylia. Esio. Monaco. O Boże, to jest Naldo. O Boże, to jest Naldo. Dobra, tym razem to już jest ostatnie, okej? Ostatnia próba dzisiaj zdobycia Cristiano Ronaldo Wants to Watch. Przepalamy karty, które mogłyby mi się przydać do czegoś innego bardziej. No ale no wiecie, jak to jest, ta chęć posiadania Cristiano Ronaldo jest większa i silniejsza ode mnie. Dobra, i odbieramy sobie tutaj paczkę za właśnie to wyzwanie codzienne, gdzie trzeba było wygrać się w ten mecz. W skład was mam paczkę dwóch rzadkich złotych piłkarzy. I dodatkowo tutaj codzienna rutyna za 12 wykonanych zadań codziennych. Złota paczka piłkarzy Prime, więc lecimy najpierw z tymi dwoma piłkarzami. Liczę oczywiście na jakiś walkout, ale tutaj tego walkoutu nie będzie i nie ma nawet ekranu, więc tutaj pierwsza paczka dość słabo. Sanchez i jakiś Rosjanin i teraz ta paczka za zadania codzienne. I tutaj już musi być walkout. Jest walkout. Dobra, jest. Dobrze, jest. To obiecujący transfer. Tak jest. Belgia. Napastnik. Jest to Misi Batshuayi 8-6. Więc chyba o dziwo nie jest aż tak źle, mi się wydaje. Może coś jeszcze tutaj w środku będzie. Gelson Martins. Paczka oczywiście tutaj niewymienna, więc... No takie 2 na 10 bym powiedział. Wiecie co, z racji tego, że ta gra już umiera, wydam te końce na paczki za Fabinho i Informa, którego sprzedałem. Pierwsza paczka bez walkoutu za 55 tysięcy, nie ma również tutaj ekranu, więc ja sobie tutaj może to wszystko spróbuję sprzedać na bieżąco, te wszystkie karty niepotrzebne i przejdziemy do tej drugiej paczki za właśnie 55 tysięcy. Jeżeli tu nie będzie walkoutu, to już seria, to jest hit. Uwaga! Come on, tyle dobrych kart jest i nie ma walkoutu po raz kolejny. Nie ma nawet ekranów. Dobra, słuchajcie, i tutaj przepalamy właśnie w SBC o Ronaldo Nazario. Przepalamy Roberto Baggio, którego trafiłem z paczki z gwarantowaną ikoną. Zagrał u mnie 22 spotkania, zdobył 4 bramki. No ale miejsce w składzie i tak dla niego nie będzie, więc przepalamy go. I otrzymujemy właśnie w jego miejsce paczkę za 100 tysięcy monet. Duża paczka rzadkich zawodników. Proszę, jest Footies. No tutaj musi być walkout. Tyle czas walkout. Dobra, i tutaj pojawił się SBC Ofreda Footies, na którego głosowałem. Tak wyglądają jego statystyki. No karta, powiem, że idealna na SP. Zobaczymy, jak będzie sobie radził na pozycji właśnie środkowego pomocnika. Przepalamy tutaj taki składzik, żegnamy tego Quagliarellę, tego Totsa Ultimate, który rozegrał mnie 16 meczy wchodząc z ławki, 6 asyst zdobył i 6 goli strzelił. Przepalamy również Emre Chana, który tych meczów 142 zagrał. No i co, ten składzik sobie oczywiście przepalamy. Mamy tutaj jakąś paczkę za to i oczywiście do tego przejdziemy zaraz. No i tutaj drugie SBC, również nie było jakieś skomplikowane. Przepalamy Sirigu za player picki, którego wybrałem w player pickach w poprzednim tygodniu. Przepraszam was, że nie było tego odcinka, ale niestety no miejsca na dysku mi zabrakło i skraszowało mi plik i niestety nie mogę tego odzyskać, a $10 jakoś nie chce mi się płacić, żeby odzyskać film, w którym i tak nic tam fajnego się nie działo. Przepadamy również Bainesa, który tych meczy prawie 500 zagrał. Była to moja pierwsza karta flashback albo druga, nie wiem, pierwszy chyba był Huntelaar albo właśnie Baines. No i Declan Rice, którym też mi się dość przyjemnie grało, no ale przepadamy sobie ten składzik. No i co, witamy u nas w klubie Freda Footies, który mam nadzieję, że pomoże tutaj w mojej linii
pomocy, że tak powiem, i defensywy. Statystyki no, naprawdę ma fajne, więc mam nadzieję, że ta karta będzie się prezentować równie dobrze w grze. A właśnie, robię to SBC, bo no, sprzedałem Ronaldinho, którym grało mi się słabo, tak krótko powiedziawszy. Ronaldinho miałem tylko dla zabawy, bo zawsze chciałem nim zagrać, a wiecie, koniec FIFA to wypada się pobawić. I właśnie, no koniec FIFA już jest i nie wiem, czy zbierasz te 14 kart futswap na tego Rashforda. Chyba mi się nie będzie chciało, powiem wam szczerze. No bo wiecie, wakacje to trzeba korzystać z tych wakacji, a i tak w sumie ta FIFA już umarła, no bo umarła praktycznie, no nie ma się co oszukiwać. W ogóle dawno w paczkach nie miałem walkoutu, tyle monet wydałem ostatnio na paczki. A mamy tutaj kartę za Ligę Europy, Argentyna SP, jest to Lo Celso, 8-5 overall, więc prawie walkout, ale to walkout dalej nie jest. No paczka dość tutaj no średnia, wam powiem. No i co, ostatnia paczka tutaj za Freda. I może tutaj walkout. Jest walkout! Kurde, dawno nie widziałem już walkoutu. W tej paczce mamy zwykłą kartę, niestety. Ale może to będzie coś fajnego. SP Bayern Monachium, jest to Thiago 8-7, więc tutaj walkout no niepowalający. Bo on ile może kosztować? 10 tysięcy? 15? O, jednak 30, więc no te 30 tysięcy zawsze do przodu.